ale... To ustawa okołobudżetowa, tak rząd odpowiada na prezydenckie weto do ustawy, która gwarantowała podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej. Prezydent złożył własny projekt ustawy zawierający podwyżki, ale Sejm nie zamierza pracować nad nim w przyspieszonym trybie. Witold Tabaka. W szkołach pustki. Dzieci mają przerwę świąteczną. Nauczyciele liczyli na to, że kiedy wrócą w styczniu do pracy, ich pensja będzie już o 30% wyższa. Czasem nauczyciele są już źli, zmęczeni, długo czekają, ale wierzą, że obiecane podwyżki będą. Podwyżki pensji nauczycieli, podobnie jak te w budżetówce, są wpisane do ustawy okołobudżetowej. Te zawetował prezydent. To są rzeczy, które muszą być załatwione jak najszybciej. I myślę sobie, że dobrze by było, żeby nie padły ofiarą przepychanki pomiędzy dużym pałacem a KPRM-em. Powodem prezydenckiego weta były 3 miliardy złotych, które mogły, choć nie musiały, trafić do mediów publicznych. Jarosław Kaczyński tupnie nogą, a ktoś, kto powinien stać ponad podziałami, ponad partiami, powinien reprezentować godnie decyzję narodu, która padła 15 października, reaguje na to tupnięcie. Prezydent opublikował dziś swój projekt, który możliwości dofinansowania mediów publicznych nie daje. Gwarantuje jednak podwyżki dla nauczycieli i pracowników budżetówki. Andrzej Duda liczył też na to, że Sejm zajmie się tym natychmiast. Tak się jednak nie stanie. Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne. Czyli 10 i 11 stycznia. Dziś oprócz ustawy prezydenckiej pojawił się kolejny projekt rządowy. Dzień dobry Państwu. Teraz nie będzie już wątpliwości, na co zostaną wydane 3 miliardy złotych, które tak zaniepokoiły prezydenta. Przede wszystkim onkologia dziecięca i psychiatria dziecięca, te najbardziej potrzebujące wsparcia finansowego obszary. Pieniędzy na media publiczne w nowym rządowym projekcie nie ma w ogóle. Sposobem na finansowanie mediów ma się zająć minister kultury. PiS żąda jego dymisji. Właśnie złożyliśmy do marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu. Tymczasem trwa okupacja siedziby TVP przy Placu Powstańców Warszawy, a Rada Mediów Narodowych ogłosiła nazwisko alternatywnego, popieranego przez polityków PiS, prezesa. My działamy zgodnie z prawem. Jeśli ktoś uważa, że my działamy niezgodnie z prawem, ma do tego instytucje odwoławcze, a nie pięść. O okupowaniu budynków telewizji i Polskiej Agencji Prasowej, alternatywnym zarządzie, chciałem porozmawiać z politykami PiS-u. Witold Tabaka, 19.30. I mogę z panem rozmawiać? Nie. A dlaczego, panie pośle? Rząd deklaruje, że aktualnie priorytetem jest ustawa okołobudżetowa, a w niej pieniądze na onkologię oraz na podwyżki. Nawet jeśli ustawa wejdzie w życie z opóźnieniem, nauczyciele i pracownicy budżetówki wyższe pensje dostaną z wyrównaniem od stycznia. Witold Tabaka, 19.30. Rodzice dzieci chorych onkologicznie nie dyskutują o polityce. W szpitalnych korytarzach nie mają na to ani czasu, ani siły. Wiedzą, że nie każde życie da się uratować, ale wiedzą też, że wiele z nich ma swoją cenę. I tu się pojawia polityka, ale to nie jest miejsce na politykę, tylko na opowieść o ludziach, którzy nie potrzebują cudu, tylko pieniędzy. Małgorzata Nowicka-Aftowicz. Podniesienie laptopu, talerza jedną ręką było czymś faktycznie trudnym. U 16-letniej Uli w ten sposób objawiał się złośliwy nowotwór kości. Rak zaatakował jej prawą rękę. Liceum, najlepsze lata. To wszystko zostało jednak zabrane i człowiek po prostu ma przyspieszony kurs dorastania. Bo trzeba było zmierzyć się z diagnozą. To był szok dla państwa. Ogromny, ogromny, niesamowity. Świat się niemalże skończył, zawalił. Właśnie to czują rodzice dzieci, które chorują na nowotwory. Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 1200 przypadków. To są wielotygodniowe, wielomiesięczne czasami terapie, no, które wymagają okresowego bądź ciągłego pobytu dziecka w szpitalu. Leczenie, oprócz tego, że jest długotrwałe, jest też bardzo kosztowne. Zakup specjalistycznego sprzętu do operacji i diagnostyki liczy się w milionach. Jedno urządzenie, które jest wykorzystywane do zabiegu operacyjnego, kosztuje 2,5 miliona. Nawet jeżeli my mówimy o nowoczesnych aparatach do rezonansu, czy nowoczesnych aparatach do tomografii komputerowej, to są sumy kilkudziesięciu milionów. Ale to nie wszystko.